Pragnę Najświętsza Matko Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje i właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, Najmilsza Matko, ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa. Spór. Nie od razu przyszedł Wielki Piątek. Droga krzyżowa jest znacznie dłuższa. Wcześniej trwał spór pomiędzy Jezusem i faryzeuszami. Napadli na Niego ciężkimi słowami. Wyzywali, atakowali. Nawet zamierzali się na Niego kamieniami. Prawdopodobnie już wtedy Judaszowi obiecywano srebrne pieniądze za zdradę, może nawet na zapas pleciono koronę cierniową i na wszelki wypadek zbijano krzyż. Ile trzeba było przejść drogi krzyżowej bez Matki Bożej, Weroniki, Cyrenejczyka i płaczących niewiast, zanim dotarło się do Piłata, sam na sam z gromadą zajadłych przeciwników. O co chodziło w tym sporze? O nawracanie z judaizmu na chrześcijaństwo. Między innymi był to spór o Boga. Faryzeusze byli pewni, że mówiąc o Bogu, nie mogą się mylić, że o Bogu wszystko wiedzą najlepiej. Bóg stał się dla nich bezbłędną formułą, a Jezus wyjaśniał, że ci, którzy myślą, iż wiedzą o Bogu wszystko, wiedzą o Nim najmniej, bowiem Bóg jest otwartą drogą, a nie zamkniętą. Wiedzy o Bogu nie przekazuje się tylko przez dyskusję, argumenty biblijne, zapał i energię misjonarzy. Boga przekazuje się także poprzez modlitwę, cierpienie, rzucenie siebie na ofiarę. Pan Jezus mówił o Bogu, ale i przekazywał Go swoim cierpieniem, krzyżem, tym wszystkim, czego nawet gorzkie żale nie potrafią wyrazić. Nieraz dziwimy się, że jest tylu teologów, dogmatyków, moralistów, chrześcijańskich filozofów, kaznodziejów, a jednocześnie po świecie chodzi tak wielu niewierzących, jak gdyby nigdy nic nie słyszeli i nic nie wiedzieli o Bogu. Widocznie dlatego, że za mało się modlimy, uciekamy z ogrodu oliwnego, bo nam niewygodnie, za zimno, okropnie. Trzeba się modlić za tych, którzy nie wierzą, nie tylko przekonywać, ale i cierpieć za nich. Czasem przyprowadzają do księdza niewierzącego, by się nawrócił. Ksiądz ma go przekonać. Jest to bardzo trudne. Trudniej jest nawracać chrześcijanina tylko z metryki na chrześcijanina prawdziwego, który idzie, trzymając Jezusa za rękę, niż nawracać na chrześcijaństwo z judaizmu czy pogaństwa. Ograniczenie. Każdy z nas ma pewną wrodzoną zdolność, pragnie zamknąć się w pustelni własnego cierpienia, spaceruje po jego podwórku i wciąż wznosi mury naokoło siebie. Każdą cegłą odgradza się od innych. Jest to cierpienie ograniczające, tak jak może być miłość ograniczająca, szczęście ograniczające, tak może być i cierpienie ograniczające. Cóż to jest miłość ograniczająca?
Ktoś kocha kogoś, ale jednocześnie dla innych jest obojętny, zły, niedobry. Kocha uczuciem ograniczającym, zamknął się w ciasnym kole swoich miłości. Co to jest szczęście ograniczające? Ktoś jest szczęśliwy, ale chce być szczęśliwy tylko sam albo z kimś bliskim. Tworzy jedno koło, ogranicza się tylko w swoim szczęściu. Można być ograniczonym także w cierpieniu. Człowiek cierpi, ale widzi tylko sam siebie. Widzi, że cierpi i jest mu coraz trudniej, bo dźwiga krzyż tylko sam. W swoim cierpieniu jest zupełnie samotny. To jest bardzo trudne, ale wtedy, kiedy nas coś boli, trzeba starać się myśleć o cierpieniach innych. Ktoś drugi cierpi, ktoś drugi jest samotny, trzeci, czwarty, piąty, jest cała armia ludzi cierpiących i samotnych. Jeśli złączymy cierpienia innych z naszym, wtedy wchodzimy w nurt bolesnych tajemnic różańca. Wchodzimy w Bożą tajemnicę. Krzyż dźwiga Pan Jezus i to On zaprasza nas do swojego cierpienia. Wtedy, kiedy nie ograniczamy się tylko do swoich cierpień, a żyjemy cierpieniami innych, okazuje się, że to Jezus dźwiga krzyż, a my tylko Mu pomagamy, jak Cyrenejczyk. Sens. Czy płaczące kobiety na drodze krzyżowej pocieszają Pana Jezusa? Wyobraźmy sobie, że zachoruje ktoś z naszych bliskich. Co by się stało, gdybyśmy pobiegli do Niego i lamentowali, że jest blady, chory, ma gorączkę, broda mu się trzęsie? Na pewno nie poczułby się lepiej. Kiedy naprawdę pocieszamy tego, kto cierpi? Nie wtedy, kiedy nad nim lamentujemy, nie wtedy, kiedy opowiadamy, że jest źle, a nie dobrze. Pomagamy mu wtedy, kiedy pokażemy mu sens jego cierpienia, jeśli zrozumie, że jego cierpienie jest potrzebne, wtedy odejdzie pocieszony, choćby jego cierpienie jeszcze długo trwało. Najczęściej widzimy sens cierpienia zawinionego. Proszę księdza, mówił mi znajomy, zostałem chorym żebrakiem, bez zdrowia i majątku, dlatego, że piłem, nie leczyłem się i źle się prowadziłem. Zasłużyłem na to, więc muszę pogodzić się z zasłużonym przez siebie cierpieniem. Jak jednak pogodzić się z cierpieniem niezawinionym? Byliśmy pobożni i wierni Panu Bogu, a ktoś nas całkiem niesłusznie oskarży albo zachorujemy na straszną chorobę. Chyba źle uczą religii, jeśli ktoś mówi, że cierpienie jest karą Bożą za grzechy. Pytają, jak Bóg mógł karać swojego Syna za nasze grzechy. Jak to zrozumieć? Mówiąc tak, umniejszamy Boga, widzimy w Nim ludzkiego sędziego, który karze po ludzku. Cierpienie jest najczęściej konsekwencją grzechu. Ten, kto grzeszy, wcześniej czy później wciąga się w cierpienie. Nie zawsze, czasem cierpienie nie mogłoby być ani karą za grzechy, ani konsekwencją grzechu. Jak cierpienie Jezusa, jaki więc był jego sens? Trzeba się przenieść na całkiem inną płaszczyznę, gdzie nie ma żadnych kar, a jest tylko mowa o miłości Boga. Jezus cierpiący, zlekceważony, opluty, ukrzyżowany, pokazuje, kiedy naprawdę kocha się Pana Boga. Gdy nam się dobrze powodzi, jesteśmy szczęśliwi. Wszystko dzieje się po naszej myśli. Mówimy, że kochamy Boga. Często wtedy, kiedy chcemy być szczęśliwi i modlimy się o to, przychodzi niezawinione cierpienie, straszna krzywda, której nie rozumiemy. Spotka nas niezasłużony ból, który nie jest ani karą za grzechy, ani konsekwencją grzechu. Ważne, by zdobyć się wtedy na heroiczne akty miłości.
i powiedzieć do Boga: Panie, chcę tego, czego Ty chcesz. To coś największego, na co można się zdobyć. Coś, co zbawia świat. Nic nie rozumiem. Jest ciasno, jest ciemno naokoło mnie. Po ludzku nie widzę sensu cierpienia, a jednak On tego ode mnie chciał, bo ma większe plany ode mnie. Zgoda na to jest największym świadectwem miłości do Boga. Bóg często zsyła krzyże na ludzi sprawiedliwych, bo powołuje ich do świętości. Wyczerpany i osłabiony Jezus musiał sam zanieść na Golgotę ciężkie drzewo krzyża, drzewo naszego zbawienia. Czy potrafię iść z Chrystusem na mojej współczesnej drodze krzyżowej, pójść za Chrystusem na dobre i na złe, w chwilach radości i smutku? Pójść za Chrystusem to pójść za miłością. Owszem, miłość czasami kosztuje, jest wymagająca, trudna, ale warto, bo ta miłość przyniesie nam zbawienie. W naszym życiu słyszymy czasami pytania Jezusa postawione Piotrowi: czy kochasz? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej? I podobnie jak Piotr, zawstydzeni, przestraszeni, po cichu, ale pewni odpowiedzi: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Tomasz Akempis dopowie: gdybym wiedział wszystko, co można wiedzieć o świecie, a nie trwał w miłości, cóż by mi to pomogło w oczach Boga, który sądzić mnie będzie z tego, co czyniłem? Aby zwyciężać dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra i prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie upominać się dla siebie i dla innych. Jestem jak dziecko bezradny. Z Tobą wszystkiego podołam.
myśli Ojca Pio, w ciemnościach, cierpieniach, zmartwieniach duchowych Jezus jest z Tobą. W tym stanie nie widzisz, że jest ciemność w Twojej duszy, a ja zapewniam Cię w imieniu Boga, że światło Pana rozlewa się i otacza całą Twoją duszę. Również nasz Pan na krzyżu żalił się, że został opuszczony przez Ojca, ale Ojciec nie mógł nigdy zapomnieć o swoim Synu, jedynym obiekcie swych boskich upodobań.